rozpoznawczy, gdyż ten samolot jest wielozadaniowy. Przelatuje. Można było zauważyć przez chwilę, jak na skrzydłach wytwarza się taka poduszka takiego skondensowanego powietrza, taka mgiełka. To właśnie jest wtedy, gdy wykonuje bardzo ostry manewr, gdy to powietrze jest właśnie skondensowane, wytwarza się para wodna i bardzo efektownie to wygląda. Dzieje się na końcówkach, takie warkociki ciągnące się ze skrzydłami, to jest też poskondensowane powietrze, które gdzie widać po prostu parę wodną, która tam się wytworzyła.